Pan wspominał o tych niejednoznacznych danych z różnych źródeł dotyczących spożycia, jak to się waha, ale mamy takie twarde dane dotyczące cen. Z raportu Indeks Cen w sklepach detalicznych przygotowanego przez UCE Research i uczelnię WSB Merit to wynika, że w sierpniu, to są ostatnie dane, w porównaniu z rokiem poprzednim, z sierpniem przed roku, ceny wzrosły o 20%, o ponad 20% i pieczywo jest jednym z najbardziej drożejących produktów FMCG w Polsce. To jest miejsce w pierwszej piątce tego rankingu. No, powody są oczywiste. Drożeją surowce, drożeje energia. Pan już zaczął mówić o pewnych działaniach, które powodują, że da się trzymać w ryzach te ceny, ale pewnie też nie do końca, więc na ile te 20% dotyczy Was? Myślę, że ta rewolucja, jeśli chodzi o zmianę modelu dystrybucji pieczywa, ona miała miejsce 10 lat temu, kiedy duże sieci handlowe zainwestowały w te punkty odpieku i branża musiała się również zmienić, aby dostarczyć im odpowiedni produkt. W związku z tym nie ma już w tej chwili tego efektu skali czy efektu zmiany technologii. Oczywiście możemy optymalizować koszty, redukując nieco portfolio produktów, co też wynika i z rynku, który w tej chwili trochę mniej jest nastawiony na nowości i na produkty premium, bo i konsument nieco zubożał i bardziej liczy pieniądze w portfelu. Więc możemy produkować nieco większe partie produkcyjne, czym obniżamy koszty, optymalizujemy system dostaw naszych produktów, więc tutaj pewne działania są podejmowane, ale oczywiście to są pojedyncze procenty, które możemy zaoszczędzić. W przypadku tak dużych podwyżek, no bo tutaj pan mówił o 20% zdrożało pieczywo, natomiast mąka zdrożała o ponad 100%, tak? Jeśli spojrzymy na dwa ostatnie lata, bo to ten moment, kiedy zaczęła rosnąć, to jeszcze była rok 21, czy przed wojną praktycznie. O cenach gazu tutaj, czy energii elektrycznej, kiedy były momenty, że te ceny rosły wielokrotnie, to nie był wzrost 100%, to były kilkaset procent, łącznie z tym, że było ryzyko braku dostaw gazu w momencie, gdy zakręcony był kurek. Z Rosji. Zawirowanie na rynku zbożowym, w tej chwili mówi się o aferze zbożowej, kiedy wręcz minister rolnictwa zachęcał rolników, żeby nie sprzedawali ziarna, bo będą ceny rosły w świetle blokad ukraińskich portów, czy ryzyka, że rosyjskie zboże też nie trafi na rynki światowe. I te ceny, powiedziałbym, że były wręcz spekulacyjne. Nasza branża, mówię tu o firmach ze Stowarzyszenia Producentów Pieczywa, bazuje oczywiście na kontraktach, na dłuższych umowach, które pozwalają nam wygładzać te maksima cen. Więc my nie zmieniamy ceny codziennie, w zależności od tego, jaka jest sytuacja polityczna i gospodarcza. Natomiast w dłuższej perspektywie nie mamy możliwości, żebyśmy kumulowali ten wyższy koszt, bo kiedy się kontrakty kończą i musimy je zawierać już według nowych realiów, więc jako branża musieliśmy te ceny podnieść. Główne czynniki to co zostało wymienione, koszty podstawowych surowców, nie tylko mąkę, to mówię, ale przecież i cukier, i oleje drożały, drożały materiały opakowaniowe, papier drożał, tak? To wszystko wpływało na to, że musieliśmy te nasze koszty przekładać na konsumentów. Różnica też polega na tym, że my, podobnie jak my mieliśmy kontrakty z naszymi dostawcami, tak samo mieliśmy kontrakty z sieciami. Więc te przesunięcie kosztów na rynek następowało z pewnym opóźnieniem. I ten efekt gdzieś pewnie był maksymalny w ostatnich miesiącach, bo tak jak powiedziałem, cały proces inflacyjny zaczął się dwa lata temu i stopniowo gdzieś te ceny były przenoszone na konsumenta. No i oczywiście na koniec branża piekarnicza jest branżą, gdzie praca ludzka stanowi bardzo duży udział, nawet w wysoko zautomatyzowanych procesach.
więc podnoszenie płacy minimalnej o prawie 20% rok do roku i to już kolejny mamy rok, kiedy ta płaca minimalna będzie znacząco rosła, no wpływa na to, że w branży piekarniczej te koszty nam też rosną i tego nijak nie da się no, zastąpić. Tak, oczywiście są jakieś działania związane z automatyzacją, ale to nie na tym poziomie. Więc no, myślę, że to odpowiedziałem na pytanie, dlaczego i w jakim stopniu. Myślę, że kondycja branży nieco ucierpiała, bo najpierw ucierpiała w trakcie pandemii, teraz ucierpiała na inflacji. Natomiast nie wydaje mi się, żeby też była jakoś bardzo, bardzo zła. To zależy od tego, jak poszczególne firmy kontraktowały, w którym momencie. I jak te kontrakty potem były przenoszone na rynek, jaki mieli model dystrybucji, ile sprzedawali w eksporcie i tak dalej. Panie prezesie, teraz byśmy trochę porozmawiali o transformacji zrównoważonej w kierunku produkcji zrównoważonej. I tutaj też powołując się na to, jak pokazując, jakim jesteście systemowym graczem, bo macie ponad 140 lat historii, 36 piekarni w 21 krajach. W Polsce jesteście Państwo obecni od 30 lat, tak jak żeśmy tutaj już mówili, więc z kim jak nie z takimi systemowymi liderami branży rozmawiać o transformacji zrównoważonej. Jak Państwo w praktyce realizujecie hasło wspólnie bierzemy tutaj cytat, wspólnie bierzemy odpowiedzialność od pola do stołu? Jakie działania już wdrożyliście, co planujecie? Jesteśmy firmą skandynawską i jakby to też zobowiązuje i Skandynawia znana jest od tego, że wiele takich nowatorskich działań ona inicjuje i my też te działania związane z zrównoważonym rozwojem inicjowaliśmy już dawno. W tej chwili odbywa się w trzech obszarach. Jeden obszar to jest obszar związany z redukcją emisji CO2 i on jest oparty o tak zwany science-based target, czyli mamy naukowo wyliczone możliwości, czyli najpierw gdzie to CO2 powstaje i na bazie tego próbujemy wpływać na redukcję emisji, zarówno w tym obszarze, który jest poza naszą kontrolą, czyli u naszych dostawców, u producentów zbóż, czy u producentów innych surowców, a z drugiej strony oczywiście to, co jest pod naszą kontrolą, czyli nasze procesy produkcyjne, zużycie energii, którą potrzebujemy do wypieku i do napędzania naszych urządzeń. I potem w procesach dystrybucji. Do tego dochodzą też działania na przykład zmniejszenia zużycia folii, czy zmniejszenia zużycia kartonu, czy odzyskiwanie energii w procesie. Więc tutaj jest bardzo wiele działań, które zmierzają do tego, żeby ten CO2 emisję zmniejszyć. I tak jak powiedziałem, jest to wyliczane według tej metodologii Science Based Target i my współpracujemy z dostawcami, którzy podobnie jak my te metody stosują. Czyli to jest ta część związana z redukcją CO2. Drugi bardzo ważny filar to jest właśnie ten health element prozdrowotny. I tutaj rozwijamy, w zależności oczywiście od portfolio produktów, bo tak jak już wspomniałem, że na przykład na produktach cukierniczych staramy się, aby no, tego elementu przyjemności nie zmniejszyć, czyli nie redukujemy dodatku tych czynników, które tą przyjemność nam dostarczają, ale na przykład zmniejszamy porcje, żeby ilość kalorii, które dostarczamy przy każdym takim posiłku, no, była pod kontrolą. Dlatego, że też tak działa mózg, że no, potrzebujemy sprawić sobie przyjemność, no ale też staramy się dojeść, co jest na talerzu. Więc w ten sposób na przykład no, wpływamy na to, aby nadmiar tego produktu nie było, żeby nie było dostarczane nadmiar kalorii. W tych obszarach, w których my działamy, głównie w Polsce, to są trzy elementy, na które zwracamy uwagę. I one wynikają też z jednej strony z nawyków żywieniowych Polaków, ale też i zagrożeń, jakie są. I wiemy na przykład, że w Polsce spożywamy za dużo soli.
Z tego tytułu są określone słożenie. Oczywiście sól jest potrzebna zarówno z powodów technologicznych, jak i smakowych. Generalnie sól jest potrzebna też do życia. Natomiast dostarczamy jej za dużo w wielu produktach, zwłaszcza w produktach mięsnych, wysoko przetworzonych. Więc jednym z elementów, jaki my wdrażamy, to redukcja soli. W niektórych krajach, na przykład jak w Wielkiej Brytanii, państwo reguluje, tak? Tam jest poniżej 1%. My w Polsce mamy tutaj większą swobodę. Pewnie z czasem te regulacje europejskie gdzieś będą nam pomagać w tym, aby to zużycie soli zmniejszać. Drugim bardzo ważnym elementem z naszej polskiej perspektywy to jest spożycie błonnika. Polacy za mało jedzą błonnika. To też się przejawia w złej pracy przewodu pokarmowego i różnego rodzaju schorzenia, które się z tym wiążą. Więc no, staramy się zwiększyć udział błonnika w produktach piekarniczych, bo to jest akurat dobre źródło błonnika, czyli używamy mąki o wyższym przemiale, dodajemy ten błonnik. No i dodatek też ziaren czy produktów pełnoziarnistych również pomaga nam w tym temacie. Czyli naszym celem jest, żeby te 3% błonnika było dostarczane z pieczywem i również rozwijamy produkty, które możemy deklarować jako źródło błonnika, czyli o zawartości błonnika 6%. Także to są te filary w obszarze health. I mamy jeszcze ten obszar, który my nazywamy jakby well-being, czyli dbanie o ludzi. Dbanie o to, żeby nasi pracownicy przede wszystkim, no, żeby pracowali bezpiecznie, żeby ograniczyć ilość wypadków. W tej chwili bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na tą kulturę bezpieczeństwa pracy. I to jest ten element, który mamy nadzieję, że w tym zrównoważonym rozwoju pomoże, a na pewno no, tą kulturę będzie rozwijał. Ja chciałem kontynuować ten poprzedni wątek, to znaczy pan dyrektor zaczął już odpowiadać na moje pytanie dotyczące o to, jak odpowiadacie na ten trend prozdrowotny, szukania wartości odżywczych, zrównoważonej etykiety, powiedzmy w skrócie. Rozumiem, że te zmiany proporcji, prawda, że na przykład mniej soli, że więcej, mniej jakiegoś tam innego czynnika, więcej błonnika, ale czy może bardziej jakieś radykalne rozwiązania państwo biorą do przodu, na przykład w ogóle nowe produkty, bo to dotyczy produktów, które już macie, tam zmiany proporcji, ale może właśnie jakieś zupełnie nowe, które bardziej radykalnie odpowiedzą na te trendy, na te aktualne oczekiwania konsumentów, zwłaszcza młodych, którzy rzeczywiście tam czytają, co jest na tej etykiecie i biorą to pod uwagę. Ja jestem piekarzem i dla piekarza główne składniki to jest mąka, woda, sól, drożdże albo zakwas. I dobry piekarz powinien dbać o to, żeby właśnie te składniki były właściwie użyte, w właściwych proporcjach i podlegały transformacji czy technologii, która zapewni produkt smaczny, zdrowy i możliwie długo świeży. I dbanie właśnie o krótką etykietę, o prosty skład, o unikanie różnego rodzaju dodatków funkcjonalnych, to jest nasz główny cel przy produkcji i przy rozwoju nowych produktów. I jakby nie mamy tutaj, przynajmniej w Polsce, rozbudowanego obszaru R&D, który by się zajmował takimi futurystycznymi projektami. Raz w roku mamy taką sesję, kiedy prezentowane są tego typu pomysły w oparciu o niestandardowe składniki, w oparciu o na przykład wytłoczki jabłek, które są używane do produkcji soku, to te wytłoczki poprzez określone oczyszczanie mogą być dodawane do pieczywa, dają określony aromat, dają właśnie ten błonnik.
i tak dalej. Więc tego typu prace są prowadzone, natomiast no tutaj w Polsce my raczej skupiamy się na wykorzystaniu tradycyjnej technologii i ograniczaniu się do tych podstawowych składników. Panie dyrektorze, to może ja przeformułuję pytanie, bo to, że pieczywo ma pozostać pieczywem, to jest jasne. Mi chodzi o to, że można wprowadzić ewentualnie, czy państwo o tym myślą, na rynek nowe rodzaje pieczywa. One się składają z tej kompozycji tych składników tradycyjnych, o których pan mówi, ale właśnie nowe brandy, nowe marki pod hasłem wychodzenia naprzeciw takiemu trendowi konsumenckiemu zdrowej żywności, szukania zdrowej żywności czy zrównoważonej żywności. Czyli myślę, że wiele się pojawia produktów. Zresztą my też je dystrybuujemy, na przykład pieczywo chrupkie, różnego rodzaju produkty wykonywane w tej technologii. My też je produkujemy i w grupie mieliśmy też produkty produkowane pod naszą marką. Dobrze rozwijają się produkty z innych krajów, pieczywo indyjskie typu naan bread, pieczywo arabskie, o którym mówiłem, czy różnego rodzaju lawasze, czy produkty na bazie tortilli, produkty włoskie. Także ta różnorodność pieczywa jest bardzo duża. One wyglądają inaczej, służą do zapakowania innych produktów. Natomiast ja patrzę na pieczywo w ten sposób, że jest to pewnego rodzaju nośnik, tak, na który trafia to ostateczne danie. Tak, bo my rzadko kiedy jemy chleb dla chleba. No, bywa, ale generalnie jest to baza do przygotowania kanapki, sandwichu czy tartinki i innych rzeczy. Więc pieczywo musi spełniać określone funkcje i chcemy, żeby z jednej strony tę funkcję wypełnił jak najlepiej, był funkcjonalny, tak? Czyli żeby uwypuklał to, co do tego pieczywa wkładamy. I tutaj jest też szereg działań, które powodują, że z zewnątrz ma być chrupki, w środku miękki, ma utrzymywać ciepło, ale nie nasiągać sosami i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że w tym zakresie jest wielkie pole do działania, bo kupujemy chleb, ale z myśląc, co my z tego zrobimy. Czy to będzie hamburger, czy to będzie hot dog, czy to będzie kanapka, czy to będzie baza pod jakiś inny produkt, choćby kebab. Tak? To też jest cały szereg produktów piekarniczych, które służą do zapakowania tego, co tak naprawdę chcemy spożyć. Więc można powiedzieć, że my taki produkujemy pod surowiec do dalszej pracy. Więc tak jak ten pan pyta, różne trendy żywieniowe, które się pojawiają, dają nam duże pole do popisu, aby tą bazę pod te produkty wspólnie tworzyć.